W bardzo na czasie okolicznościach witam Was serdecznie, Woron Kolarzyna. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć wreszcie o treku Domane AL, czyli wersji aluminiowej. Jestem posiadaczem wersji AL2, czyli na Clarisie. Jeśli Was interesuje moje zdanie na ten temat, zapraszam do oglądania dalej. Przymierzałem się już do tego filmu bardzo długo. Niestety nie mam go przy sobie, ale to nie znaczy, że Wam nie mogę opowiedzieć i nie wrzucić jakichś tam poglądowych zdjęć tego roweru. Jak się okazuje, według moich odczuć, jest to chyba najlepszy rower szosowy, który poleciłbym jako pierwszy rower. I dlaczego tak sądzę, już do tego zmierzamy i będę Wam o tym trochę opowiadał. Przede wszystkim mamy ramę endurance'ową, nawet bardzo endurance'ową, bo miałem okazję jeździć na różnych markach na rowerach endurance'owych, ale Trek Domane po prostu wymiata. Jest bardzo wygodna rama, jak na ramę aluminiową. Posiada również widelec w pełni karbonowy, co myślę w tej cenie nie jest jakimś tam standardem. Trzeba jedynie uważać tylko na geometrię tego roweru przy zakupie, bo jest naprawdę wysoka, czyli mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, stack jest wysoki, a reach jest krótki i bardzo zmylne jest to, bo ja kupiłem ramę 58, myśląc o tym, że w sumie patrząc po tych wymiarach, że będzie na mnie idealna, okazało się, że jest za wysoka, ale to nie oznacza to, że jest za długa czy za krótka, bo tutaj jest elegancko, ale jest trochę za wysoka, więc trzeba na to bardzo zwrócić uwagę przy tym rowerze. Kolejną rzeczą bardzo fajną przy AL2 jest to, że mamy Clarisa. Co to oznacza? Że cena nie będzie za wysoka. Bardzo mnie zaskoczyło, bo Clarisa miałem w skocie i tamten Claris nie chodził tak dobrze, jak chodzi tutaj. Jak później zacząłem trochę tak się wgłębiać, chodzi bardziej o poprowadzenie linek. W treku jest to tak fajnie zrobione, że te biegi chodzą płynnie. Mam teraz tam wstawioną 105 w tym treku i nie widzę różnicy, jeśli chodzi o kulturę pracy. Wiadomo, że możemy się tu przyczepić o jakąś tam szybkość i to, że mamy więcej tych przełożeń, ale myślę, że tutaj dla początkującego to nie ma w ogóle znaczenia. Bo tak jak w moim przypadku można to fajnie upgrade'ować, na przykład nie wiem, wrzucić sobie 105. Mamy tutaj hamulce zwykłe tarczowe, mam na myśli mechaniczne, czyli już wchodzimy na ten level wyżej, nie mamy szczęk, mamy lepsze hamowanie, co mnie też zaskoczyło, bo byłem bardzo ciekawy, mając doświadczenie z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi, jak to działa w hamulcach mechanicznych. No i ta modulacja, jedynie różni się tą modulacją, że musimy więcej siły włożyć w to, żeby wyhamować, ale hamujemy. Tam są tarcze 160, więc hamowanie jest bardzo fajne. Na większych górkach na pewno trzeba się bardziej skupić i trochę to przycisnąć, ale dla mnie rewelka, jak na rower pierwszy szosowy, który bym polecił, nic więcej nie potrzeba. Kolejną bardzo fajną sprawą, jedynie z Clarisa nie jest chyba korba, bo jest jeszcze korba na kwadrat, ale bardzo mnie zaskakuje to, że suporty na kwadrat lepiej chodzą niż niektóre presfity. Niektóre mam tu na myśli shimanowskie, bo na takich jeździłem, a tutaj tam w tym leżącym gościu
mamy support Praxisa, Praxis i po prostu ten support wymiata. No dla mnie w tym momencie Shimano, nawet Ultegry czy Duraisa się chowa. Sztywne osie, wyobraźcie sobie, że ten rower aluminiowy ma obie sztywne osie. Na pewno jak nie jeździliście na szosie, to nie odczujecie różnicy na szosie bez sztywnych osi. Jeśli jeździliście na zwykłych szczękach i mieliście tam zwykłe ośki, niesztywne, przesiadając się na sztywne osie, zobaczycie od razu różnicę. No ja wam nie będę tutaj moich odczuć przekazywał, bo to trzeba wyczuć samemu, ale no jest rewelka. Czuję się na pewno przy przyspieszaniu i na zakrętach. Kolejną bardzo fajną rzeczą w tym treku na pewno jest to, a nie w każdym rowerze szosowym, nawet typu Endurance, no te nowe już bardziej, możemy założyć oponkę 35 mm. Osobiście jeździłem na Continentalach Grand Prix 4 sezony. 32 mm. Jeszcze wtedy nie wyznawałem niskich ciśnień, więc nie powiem wam dokładnie z komfortem, jak mogłoby być dużo lepiej, bo teraz jeżdżę na tublesach i podejrzewam, że przy 35 na tublesach ten rower to jest po prostu no, kanapa na dwóch kółkach. Także tu jest mega fajna rzecz, że możemy sobie, jeśli nie pokochamy kolarstwa, a możemy sobie pozwolić na ten rower, gdzie osobiście bym polecił, żeby kupować rower używany, bo jak widziałem teraz ceny nowego treka Domane AL, no zaczynają się tam, cena wyjściowa chyba jest mojego tego AL2 5500, ale myślę, że przy dobrych negocjacjach czy znalezienia rocznika gdzieś starszego możemy już fajnie wyhaczyć. Na pewno nie pakowałbym się w jakieś 105, w Tiagry, tylko patrzył zwykłego Clarisa bądź Sore. Więcej po prostu nam nie jest to potrzebne na pieszą szosę czy na rower tego typu, bo będzie można później, jeśli poczujemy bakcyla, pobawić się bardziej już wtedy w karbony i czy zaupgrade'ować go. Czyli tak, mając opcję 35 mm, jeśli nie poczujemy super jazdy na szosie, czyli nie pokochamy tego jazdy po asfaltach, zobaczcie teraz tu, zakładając oponkę 35 mm możemy pobawić się w takie rzeczy, czyli zakładamy jakąś 32 czy 35 z jakimś bieżnikiem gravelowym i odkrywamy kolarstwo na nowo gravelowe, jeśli lubimy takie klimaty. Nie ma problemu, 35 mm to jest bardzo szeroka opona. Jeszcze jeśli byście wskoczyli na tublesy, to tutaj to już jest w ogóle coś pięknego. Co jeszcze wam mogę powiedzieć o tym rowerze? Popatrzę sobie tu na Fujiksona. Powiedziałem wam o korbie. Chodzi na przykład o siodełko, to na moją geometrię, nieładnie tak, na moją anatomię 4 liter siodełko jest kupione do Fujiksona właśnie z Domane, bo po prostu jest rewelacyjne, przynajmniej pod moją anatomię. Co wam mówiłem, geometrię mamy, kierownica, no co ja wam o kierownicy będę mówił, no pff, jak wam podpasuje, to wam podpasuje, nie to nie. Sztywne osie wam mówiłem. Jeśli chodzi o następny upgrade, jeśli chodzi o grupy, jeśli chodzi o pełną grupę, czyli powiedzmy, byśmy chcieli wejść wyżej, to już wam wspomniałem, ale bardzo fajną rzeczą jest też to, że mając sztywne osie możemy wskoczyć na bardzo fajny level, jeśli chodzi o koła. Możemy zamówić bardzo fajne koła niesystemowe, czyli składane, aluminiowe, na wyższym stożku, bo tam były bodajże 19, 19 mm wysokość tych obręczy. Możemy sobie wskoczyć na wyższe jakieś tam obręcze typu, nie wiem, DT Suisse 32 mm,
czy jakichś tam innych marek, czy choćby jakieś karbonki, tak? Możemy sobie wybrać jakieś karbonowe, systemowe, składane koła. No ja jestem zwolennikiem Evenlightów, bo zakochałem się w tych kołach, ale możemy jakieś tam teraz Vinci jest, możemy sobie jakieś tam No Limit, jakieś te Handy Horsy, czy jak to tam, no macie do wyboru no masę opcji. Na pewno jak już będziecie mieli ten rower, to będzie ciężko wam się z nim rozstać, bo jest bardzo uniwersalny, wygodny. Ta pozycja jest typowo bardzo endurance'owa, czyli jesteśmy trochę wyżej, ale mostkiem możemy wyregulować wszystko, możemy zejść na dół i rower jest rewelka. Ja zrobiłem na tym rowerze, zaraz wam powiem, bo raczej będę miał to na strawie. Już wam mówię, gdzie jest worąg leżyna. Jezu, jakie zbliżenie. Gdzie jest? Zobaczcie sobie. Na treku zrobiłem dużo, niedużo, 1500 km, ale zrobiłem też trochę na nim na trenażerze, także też fajna opcja pod trenażer. Nie wiem, ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego, żeby na trenażerze katować rower karbonowy. Więc też fajna opcja na zimę. W sumie na zimę opcja. No opcja, jak można dużo oponkę wpakować, to można se po śniegu pośmigać. Zakładając chyba 32 już jakieś zimowe są. Więc rower uniwersalny. Także co więcej mówić. Idealny rower na pierwszy rower szosowy. Można zasmakować wtedy trochę gravelingu. Można na pewno wystartować w jakimś tam pierwszym swoim wyścigu, czy to gravelowym, czy szosowym, zmieniając w tym momencie na jakieś tam lepsze kółka i możemy już coś tam próbować, złapać jakiegoś bakcyla. Także no cóż, wygląda pięknie, jeśli chodzi o mój kolor. Tutaj wrzucę wam parę foteczek fajnych. No rewelka, dla mnie no kolor jest po prostu sztosik. Może nie taki sztos, ale fajny. Co też jest fajną opcją? Możecie sobie go przemalować, jest aluminiowy, więc jak już tak bardzo się zakochacie w nim, to możecie robić co chcecie. Także tak, jeśli wam się podobało, to co? Łapeczka w górę, subskrybujemy. Mała przypominajka, jak będzie 1111 subskrypcji, będziemy walczyć o taki strój Worona kolarzyny, no nie ta czapeczka, ale będzie podobna. Więc co, wciskamy suba, wkradamy się na media społecznościowe do klubu Szoso po Szosie. Jakieś pytania piszcie w komentarzu. Co, trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.